13 dzisiaj. 13. W Radiu Maryja czas na serwis informacyjny. Powietrze Saskiej Kępy. Świeżutkie powietrze. No, miejmy nadzieję, że świeżutkie powietrze. Komisja Europejska nakazała polskiemu rządowi zawieszenie podatku handlowego, który zaczął obowiązywać na początku miesiąca. Bruksela wszczęła procedurę o naruszenie prawa Unii Europejskiej przez Polskę w związku z wprowadzeniem daniny. Zdaniem unijnych urzędników konstrukcja podatku może faworyzować mniejsze sklepy, co może być uznane za pomoc publiczną. Ministerstwo Finansów informuje, że spodziewało się takiej decyzji. Jutro ma zostać przedstawiony plan działań w związku z negatywną opinią komisji. Z medialnych informacji wynika, że nowelizacją podatku zajmie się rząd na najbliższym posiedzeniu. Poseł Janusz Szewczak, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów, podkreśla, że lepszym rozwiązaniem byłoby m.in. wprowadzenie jednolitej stawki podatku. Przyjmuję zdania, że bezpieczniejsza byłaby stawka jednolita z wysokim progiem wolnym od opodatkowania. No, inna jest ta koncepcja, ale trzeba oczywiście jej bronić. Zobaczymy, jak to będzie przebiegać. Być może trzeba zrobić to, o czym wielokrotnie mówiłem, dokonać porządnej, krzyżowej kontroli wszystkich instytucji, służb jednej dużej sieci handlowej i po prostu zobaczyć, jaka jest skala nieprawidłowości, manipulacji tam i wtedy po prostu ukarać. Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej weszła w życie 1 września. Wprowadza ona dwie stawki podatku od handlu, 0,8% i 1,4%. Pierwsza obowiązuje w momencie, gdy przychód sklepu przekroczył 17 milionów złotych, drugi próg 170 milionów złotych. Kwota wolna od podatku w skali roku będzie więc wynosić 204 miliony złotych. Według założeń rządu w przyszłym roku podatek ten miał przynieść budżetowi ponad 1,5 miliarda z wpływów. Jest pierwsza decyzja o odmowie zwrotu nieruchomości dzięki małej ustawie reprywatyzacyjnej. Chodzi o boisko przy 4. Liceum Ogólnokształcącym imienia Adama Mickiewicza przy ulicy Saskiej 59 w Warszawie, poinformował wiceprezydent stolicy Witold Pal. Samorządowiec zapewnił, że od tej pory miasto będzie wydawać bardzo dużo podobnych decyzji, o których będzie na bieżąco informować. W ostatnim czasie na jaw wyszły nieprawidłowości przy reprywatyzacji gruntów w Warszawie. Senator Jan Maria Jackowski, były przewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy, podkreśla, że ustawa nie ukróci patologii handlu roszczeniami. Nie ma wpisany swoją istotę mechanizmu, który przeciwdziałałby możliwości obrotu roszczeniami, ponieważ co prawda z jednej strony jest to trochę ograniczone, ale z drugiej strony jest możliwość poprzez różne sztuczki i kruczki prawne przekazywania tytułu własności i handel nimi. Także z tego punktu widzenia ta ustawa niewiele zmieni. Ustawa dotycząca gruntów warszawskich, potocznie nazywana małą ustawą reprywatyzacyjną, weszła w życie 17 września. Trwa wizyta prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. Dziś w Nowym Jorku prezydent ma wystąpić na szczycie ONZ w sprawie dużych ruchów migrantów i uchodźców. Następnie szef polskiego państwa zabierze głos na forum przedstawicieli amerykańskiego biznesu. Ważnym elementem tej wizyty jest kwestia polskiej kandydatury na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Prezydent Andrzej Duda przed wylotem do Stanów Zjednoczonych podkreślił, że niestałe członkostwo wzmocni naszą pozycję w Europie. Polska chce udowodnić, że nie jest tylko konsumentem bezpieczeństwa, ale przyczynia się do wzrostu stabilności na świecie. Szanse Polski wzrosły po udanych organizacjach szczytu NATO w Warszawie i Światowych Dniach Młodzieży, ocenił poseł Konrad Głębocki z Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Bo to były dwa niezwykle ważne wydarzenia, które pokazały, że Polska jest krajem bezpiecznym, potrafi w sposób bezpieczny zorganizować duże międzynarodowe imprezy. Oczywiście, że Polska, która jest, można powiedzieć, beneficjentem członkostwa w NATO, członkostwa w Unii Europejskiej, także może wiele dać od siebie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Włączenie się w koalicję przeciwko państwu islamskiemu jest dowodem na to, że możemy także odgrywać ważną rolę w bezpieczeństwie światowym. A to członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ także wzmocniłoby naszą pozycję na arenie międzynarodowej, również w ramach samej Unii Europejskiej. Być
członkostwo Polski zostało zaakceptowane, 2/3 państw członkowskich ONZ musi wyrazić poparcie dla kandydatury. Wybór niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ nastąpi w czerwcu 2017 roku. Z kolei jutro w Nowym Jorku Andrzej Duda weźmie udział w rozpoczęciu debaty generalnej 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Polscy naukowcy wykryli w odrze groźną dla człowieka i zwierząt bakterię. Chodzi o chlamydię środowiskową. Bakteria powoduje m.in. schorzenia układu oddechowego. Jej obecność w odrze stwierdzili naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego. Odkrycia dokonano dzięki wykorzystaniu metod biologii molekularnej. Do tej pory takie bakterie zaobserwowano tylko w niektórych krajach: Austrii, Francji, Hiszpanii, Izraelu czy w Niemczech. Bakterie z tego rzędu określane jako chlamydie klasyczne znane są od 5000 lat, ale dopiero od 20 lat temu wyodrębniono w ich grupie chlamydie środowiskowe. Na południu Polski zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami słaby deszcz. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 14 do 19 stopni, a na Pogórzu od 11 do 14 stopni. Wiatry słabe i umiarkowane, północny i północno-wschodni. Na barometrach w Warszawie 1002 hektopaskale. Ciśnienie będzie wolno rosło. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Dziś w rozmowach niedokończonych podejmiemy temat Polska Armia wobec realizacji programu modernizacji technicznej. Naszym gościem będzie pan poseł Wojciech Skurkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Początek spotkania w Radiu Maria i Telewizji 2. Radio Koncita, także proszę być z nami. Kontynuować temat będziemy w Radiu Maria o 21.30. Serdecznie zapraszam. Ważniejsze problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Zdjęta ochrona. W Polsce nie ma prawa nakazującego ochronę pomników Armii Czerwonej. Dlaczego z IPN-u czyniły inaczej? W naszym dzienniku. Tylko nie te przeboje dziadowskie. Oni się tak nauczali mataczyć, wiesz, przebojami. Rolnika. Kto i w jakich okolicznościach może o nią wystąpić? Szczegóły w naszym dzienniku. Chleb dla najuboższych. Oczywiście. Aż 2,5 miliona Polaków żyje w głębokim ubóstwie. To niedożywienie, które w szczególny sposób szkodzi dzieciom. Jak im pomóc? Debata o Unii bez tabu. Premier Beata Szydło stanowczo odrzuciła wszystkie zakazy w dyskusji o przyszłości Unii. Mamy prawo rozmawiać o wszystkim. Niedziela dla Boga i rodziny. Podczas kolejnej pielgrzymki ludzi pracy na Jasną Górę Piotr Duda wezwał do ograniczenia handlu w niedzielę i święta. Relacja w naszym dzienniku. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu we współpracy z American Heart of Poland zaprasza na konferencję naukową pod tytułem Efektywna, nowoczesna i dostępna dla obywateli służba zdrowia gwarantem rozwoju silnego państwa. Odbędzie się ona 24 września w sobotę o godzinie 10 w Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy ulicy Droga Starotoruńska 3. W czasie konferencji głos zabiorą profesor doktor habilitowany nauk medycznych Paweł Buszman, mapa epidemiologiczna Polski, służba zdrowia a demografia, profesor medycyny i kardiologii Uniwersytetu w Teksasie Stefan Kiesz, ważne skuteczne leczenie chorób układu krążenia oraz poseł profesor doktor habilitowana Józefa Hrynkiewicz, służba zdrowia a aspekt ekonomiczny. Po prelekcjach odbędzie się debata z udziałem zaproszonych gości. Na zgłoszenia, szczególnie środowiska medycznego, czekamy pod numerem telefonu 56 650 40 00. 56 650 40 00.
Patronat nad wydarzeniem objęły Radio Maryja i Telewizja Trwam. 10 minut po godzinie 13 przy mikrofonie ojciec Grzegorz Woś. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa i pozdrawiam oraz zapraszam na audycję aktualności dnia. Obudź się. Drodzy Państwo, pierwszy temat to informacja dosłownie sprzed kilku chwil o tym, że Komisja Europejska wszczęła postępowanie o naruszenie prawa w Polskę w związku z wprowadzeniem podatku handlowego. Zdaniem Brukseli konstrukcja tego podatku może faworyzować mniejsze sklepy, co może być uznane za taką oficjalną pomoc publiczną tymże mniejszym sklepom. O komentarz do tej sprawy, do tego zagadnienia poprosiłem pana doktora Zbigniewa Kuźmiuka, ekonomistę, posła Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże, panie pośle. Witam ojca, witam słuchaczy. Szczęść Boże. No rzeczywiście tej decyzji chyba należało się spodziewać, bo jak pamiętamy, przygotowywanie tej ustawy w Polsce trwało stosunkowo długo. To się rozpoczęło prawie natychmiast po wyborach parlamentarnych, późną jesienią poprzedniego roku, ale w związku z konsultacjami ze środowiskiem handlowców minister finansów przedstawił przynajmniej dwie albo trzy propozycje kolejnych ustaw i ostatecznie ustawę przyjęto latem, a weszła w życie od 1 września tego roku, czyli obowiązuje zaledwie kilkanaście dni. No trzeba słuchaczom jeszcze powiedzieć, że ta decyzja, o której ojciec wspomniał, ta decyzja dzisiejsza, ma jeszcze taką klauzulę, że komisja żąda wstrzymania stosowania tej ustawy od momentu wszczęcia postępowania, co by oznaczało, że Polska nie może żądać wpłaty tego podatku już za wrzesień tego roku. To tylko pokazuje, że w oczywisty sposób sprawy polskie są pod specjalną kontrolą. Ja przypominam, że w programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości to dodatkowe opodatkowanie sklepów wielkopowierzchniowych było zapisem, o którym mówiliśmy bardzo długo i w kampanii. Prowadziliśmy go z pewnym opóźnieniem, ale prowadziliśmy go także w życie. Rzeczywiście konstrukcja podatku jest taka, że sklepy mające obroty do 17 milionów złotych miesięcznie, czyli rocznie ponad 200 do 204 milionów złotych, są zwolnione z tego podatku, mówię o sklepach detalicznych. Sklepy mające obroty pomiędzy 17 milionów a 170 milionów miesięcznie
mają ten podatek płacić według stawki 0,8%. Natomiast sklepy o obrocie miesięcznym powyżej 70 milionów złotych mają kolejną stawkę 1,4%. Skąd ten podatek się wziął? To znaczy on miał i ma dwa cele. Po pierwsze, mówiliśmy to całkiem otwarcie, ma poprawić sytuację sklepów małych, których liczba gwałtownie maleje. Przypominam, że na początku przemian, na początku lat 90. sklepy małe były sklepami dominującymi w polskim pejzażu handlowym, a przez te lata zostały zepchnięte do absolutnej defensywy i teraz stanowią około 1/3 wszystkich sklepów, a jeśli chodzi o obroty, to w oczywisty sposób są w zdecydowanej mniejszości. Przypomnę tylko, że 10 największych sieci handlowych osiągnęło w poprzednim roku obroty rzędu 110 miliardów złotych i zapłaciły, te 10 sieci zapłaciło zaledwie 500 milionów podatku dochodowego, co oznacza, że ta stawka podatku była niższa niż 0,5% obrotu. I to jest, proszę ojca, drugi powód, że z roku na rok obserwowaliśmy powiększające się obroty sklepów wielkopowierzchniowych, natomiast malały wpływy z podatku dochodowego przez te sklepy płacone, co oznaczało, że te sklepy głównie sieci zagraniczne nauczyły się omijać przepisy tego podatku, czyli mówiąc precyzyjnie, budować tak sobie koszty, żeby oficjalny zysk był niski i od tego niskiego zysku odprowadzać symboliczny podatek dochodowy. Doszliśmy do wniosku, że te dwa cele powinny być realizowane razem. To znaczy pewna pomoc, czy pewna konstrukcja podatkowa na rzecz tych mniejszych sklepów, żeby nie ubywały chociaż w takim tempie jak do tej pory z polskiego pejzażu handlowego i drugie, żeby wielkie sieci przestały unikać płacenia podatku dochodowego. Bo skoro opłaca się budować co i rusz nowe sklepy, wiemy, że jest kilka sieci, nie będę ich dla dodatkowej reklamy wymieniał, które corocznie uruchamiają w Polsce przynajmniej kilkadziesiąt kolejnych sklepów, co oznacza, że nie jest to działalność deficytowa, bo gdyby taką była, to oczywiście te inwestycje byłyby nieopłacalne, a z drugiej strony wykazują coraz mniejsze zyski i płacą mniejsze kwoty podatku dochodowego. No i właśnie te dwa powody spowodowały, że zdecydowaliśmy się forsować ten podatek i ostatecznie został uchwalony. Jak powiedziałem, obowiązuje od 1 września. Ja mam nadzieję, że Ministerstwo Finansów przedstawi wyjaśnienia Komisji Europejskiej, bo tutaj rzeczywiście jest ten zarzut, że jest pomoc publiczna dla małych sieci handlowych. No ale my chcemy w Polsce mieć zrównoważony handel. Ja wiem, że w tym rozwiniętym się świecie mamy wielkie sieci handlowe i nie jesteśmy w stanie zapobiec ich dalszemu rozwojowi. One pewnie będą się rozwijały, ale naszym zdaniem powinny pozostać także sklepy, będące bardzo często miejscem pracy dla rodziny, które są uzupełnieniem tych wielkich sieci, w których robimy drobne zakupy codzienne. I trzeba zrobić wszystko, żeby te sklepy przetrwały. Stąd konstrukcja tego podatku. To jest dla Polski także ważna sprawa, bo w poważny sposób rozwój tych małych sieci, małych sklepów handlowych eliminuje zjawisko bezrobocia, szczególnie z mniejszych miejscowości. W związku z tym zwyczajnie dla naszego rozwoju te sieci są potrzebne, czy te sklepy są potrzebne. Czyli, że jakaś sprawiedliwość, Boże, jakaś dobra ręka, ciągle świat żyje ułudą, że jakiś ktoś, że może poseł się zajmie Panem Bogiem.